Kanał napędzają NSP Nano i Nano Plus, lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiarem. giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico, najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. Not są so permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Cześć! Witam Cię na kolejnym odcinku z serii NSP Wyjaśnia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, ile można zarobić na laserze. A więc, zarówno laser nanosekundowy, jak i laser pikosekundowy umożliwia nam osiągnięcie bardzo dużych stawek godzinowych, wręcz niespotykanych w innych branżach, chyba że jesteś prawnikiem z absolutnego topu. Ale sądzę, po ilości wiedzy, którą trzeba tu włożyć, to lasery dają największy zwrot, jaki tylko można sobie wyobrazić. Więc średni czas trwania zabiegu w przypadku założonego lasera nanosekundowego, jak i lasera pikosekundowego jest to 15 minut. A ten czas składa się na omówienie karty przezabiegowej i jej wypełnienie, omówienie przeciwwskazań, zaleceń pozabiegowych, jak i omówienie samego zabiegu. No bo klient również musi być świadom tego, co się dzieje w jego skórze, bo zawsze powtarzam, nie ma nic lepszego jak wyedukowany klient. Macie w tym momencie spokojnego klienta, bo jest świadomy całego procesu, wie ile to może zająć, od czego to zależy. On nie widzi tylko, że byłem na laserowym usuwaniu, nie ma efektu, znaczy, że ten gościu jest do dupy, idę do innego. Nie, wyedukowany klient jest wyrozumiały i wie na czym to wszystko polega. Zawsze polecam edukować swojego klienta. Również dalej się na to składa przygotowanie klienta, odpowiedni dobór parametrów, przeprowadzenie zabiegu, wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed i po, omówienie kolejnych kroków i pożegnanie klienta to wszystko w ciągu 15 minut. A jaką stawkę jesteśmy w stanie osiągnąć? Oznacza to, że w przypadku lasera nanosekundowego jesteśmy w stanie osiągnąć stawkę od 1000 do 1200 zł na godzinę. Szok, nie? Trochę dużo. A w przypadku lasera pikosekundowego od 600 do 800 zł w ciągu 15 minut, więc co przekłada się na zarobek od 2400 do 3000 zł i to wszystko w ciągu 15 minut. Ale skąd taka cena? Więc w przypadku lasera nanosekundowego wziąłem pod uwagę usuwanie laserowe makijażu permanentnego brwi. Większość osób, czy też moich kursantów ma cenę 250 zł za zabieg. Ja mam 300, no więc mi to wychodzi 1200 zł na godzinę. W przypadku lasera pikosekundowego wygląda to podobnie. Akurat laser nanosekundowy nie do końca determinuje miejscowość. I nie przekłada się to bezpośrednio na cenę, bo może to być mała miejscowość i możesz mieć 250 zł, może to być Warszawa, również masz 250 zł, ale laser pikosekundowy już trochę na to wpływa. Załóżmy w miejscu, w którym ja mam swój salon, czyli w Żorach na Śląsku, u mnie cena za laserowe usuwanie makijażu pewnego brwi pikosekundą to jest cena tak 600-700 zł, a w przypadku Warszawy no to jest około 800 zł, więc tutaj ta cena ma już dość duży wpływ. Co ważne, zabiegi laserowego usuwania makijażu prywatnego brwi tatuażu to są zabiegi cykliczne i powtarzalne. Bo nie jest tak, że tatuaż czy makijaż permanentny nie schodzi za pierwszym razem. Jeśli chcesz posłuchać o tym więcej, nagrałem jeszcze ten odcinek, tutaj wklejam Wam link. Obejrzyj sobie po zapoznaniu się z tym odcinkiem. Czynnikiem kolejnym, który ma wpływ na możliwości zarobku danego lasera jest tzw. jego żywotność. Każdy laser, czy to nanosekundowy, czy to pikosekundowy, czy do depilacji laserowej, ma określoną żywotność. W przypadku mojego lasera nanosekundowego, czyli NSP Nano i NSP Nano Plus, jest to przedział około miliona do miliona dwustu tysięcy strzałów. Czy to dużo? Już wyjaśnię. Gdybyście wykonywali jedno usuwanie makijażu permanentnego dziennie, czyli 15 minut w ciągu dnia, 365 dni w roku, to żywotność tego lasera wystarczy Wam na uwagę 20 do 22 lat. Troszkę jest do zarabienia, jakby nie było. A ile konkretnie? Około 3 miliony złotych. Więc zwrot inwestycji, naprawdę czapki z głów, nic, tylko kupować laser. <grym> Ale to też nie jest tak, że jeśli laser Wam się wystrzela, czy zużyje ta jego żywotność, to musicie kupować całe urządzenie. Nie. Wystarczy kupić głowicę. Głowica to jest koszt około 60% całego lasera, więc jak widzicie. Jest to naprawdę bardzo bezpieczne źródło zarobku, nie narażające na bardzo wysokie koszty, bo przeprowadzenie każdego zabiegu jest bezkosztowe. Nic z was to absolutnie nie kosztuje. Jedynie co was to kosztuje, to troszkę płynu miceralnego, 2-4 waciki jednorazowe. To wszystko. No i podkład ewentualnie, jeśli wymieniacie, jesteście tak higieniczni jak ja, czyli pokład taki podfoliowany na łóżko, żeby klient był zawsze władnym czystym Łóżeć ku sobie. Leżą. Zabieg z uszciem lasera nanosekundowego, który również bardzo mocno jest w stanie wpłynąć na Twoje zarobki, jest przechodzący obecnie w jakąś, nie wiem, drugą młodość, e, czyli peeling węglowy. Peeling węglowy jest to również praktycznie zabieg bezkosztowy, bo tej maski węglowej się zużywa praktycznie tyle co nic, a nawet jeśli to ona że nie jest droga, bo to jest przecież około 60-90 zł. Ja mam swoją jedną maskę do pilingu węglowego od roku więc i dalej mam chyba jej połowę więc naprawdę wystarczy tylko na bardzo bardzo dużo, ale jest to również zabieg bezkosztowy co prawda zabieg ten wykonuje się troszkę dłużej bo około 30 minut trzeba mieć zarezerwowane w kalendarzu, ale dużo łatwiej znaleźć klienta na peeling węglowy niż na usuwanie laserowe czy to, czy to makijażu porachnego czy też tatuażu średnia cena, tutaj znowu akurat miejscowość determinuje tą cenę u mnie w Żorach jest to około 350 zł za węglowych, ale mam kursantki w Warszawie, które biorą za węglowy 600-650 zł. Więc jakby nie było, jest to dosyć sporo, nie? Jeśli chodzi o możliwości zarobku lasera, to chciałbym tylko posłużyć się przykładem mojej kursantki, która w ciągu jednego, uwaga, jednego miesiąca zarobiła na laserze 10,5 tysiąca zł. Nazwrot inwestycji praktycznie natychmiastowy. Można powiedzieć, że w ciągu. Miesiąca, biorąc pod uwagę tamte ceny, zwrócił jej się cały laser. Wiadomo, wszystko zależy od marketingu, od tego, gdzie to robisz, jak mocno to, to sobie rozbuchasz, jak dużo będziesz mieć klientów, wszystko się na to wiadomo, składa. Wiadomo, na zarobek składa się, ile masz klientów, w jakim miejscu to robisz, w jakiej miejscowości to robisz, ile wydajesz na marketing, i tak dalej, i tak dalej. Ale laserowe usuwanie dopiero zaczyna wchodzić na tą swoją górkę popularności, dlatego, że makijaż permanentny staje się coraz bardziej popularny, jest coraz mniej czystych skór i moda się zmienia. Kiedyś były modne te tak zwane plemniki takie na brwiach, znaczy plemniki zamiast brwi, czy takie czarne, bardzo cienkie brewki na okrągło jeszcze zakończone z przodu. Teraz już Pani widzą, że to co mają na swoim czole, to nie jest ani makijaż permanentny, ani ładny makijaż permanentny więc będę chciały go usunąć. Coraz więcej będzie takich osób, więc laser będzie coraz bardziej popularny. Ja też to widzę po swoich klientkach i moje kursantki również to widzą. Więc jeśli chcesz załapać się na falę laserowego usuwania albo chcesz przeczytać więcej o laserach, chcesz wiedzieć ile można na nich zarobić, jaki laser wybrać, wejdź na moją stronę wwwnsp.com lub napisz do mnie. Z chęcią ci odpowiem. A teraz bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy poświęcony czas. No i widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Miłego dnia i do zobaczenia.